pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Karol, na początek, czy bagaż doleciał? Bo wiem, że z tym bywa kłopot najczęściej, kiedy ty dolatujesz, zawsze wszystkie te plagi na ciebie spadają. Jak jest teraz? Niestety tak, do tej pory tak było. Teraz na szczęście wszystkie bagaże moje dotarły, także mam wszystko, co potrzebuję. Dobra, czyli tutaj problemu nie ma. A w jakim nastroju przyjechałeś, biorąc pod uwagę ostatnie mecze i wydarzenia w MLS? Na pewno szkoda tego ostatniego naszego meczu, który nam zakończył sezon, bo gdzieś na pewno zdecydowanie lepiej zagraliśmy niż w pierwszym meczu w Orlando i prowadziliśmy do 102 minuty w ostatniej akcji meczu. Taka dosyć niegroźna wrzutka, bo bramkarz miał już piłkę w rękach i jakiś delikatny kontakt w polu karnym, pociągnięcie za koszulkę, sędzia zdecydował o karnym i to zakończyło nasz sezon. To dla ciebie taki słodko-gorzki mecz, bo gol, ale z drugiej strony zmarnowana jedenastka. Jak się z tym czujesz? No teraz już okej, ale wiadomo, że w tamtym momencie gdzieś ta euforia, strzeliliśmy w 82 minucie bramkę, także niewiele do końca i no szkoda, że zabrakło, bo tak jak mówię, no niepotrzebny rzut karny w ostatniej minucie, no ale taka jest piłka i później przegraliśmy po serii jedenastek. Przykra sprawa generalnie, prawda? Dla zawodnika, który jest ambitny i to bardzo. Zapytam cię o to, co muszę cię zapytać. Nie ma Roberta Lewandowskiego, a zatem odliczanka jest nieco krótsza. Kto może zagrać w meczu przeciwko Portugalii? I szczerze, uczciwie, biorąc pod uwagę twoją formę i twoją również twoje zaangażowanie w kadrze Michała Probierza, jak oceniasz realnie swoje szanse na wyjście w podstawowym składzie? No zobaczymy pewnie w piątek. Może ja zobaczę coś więcej jutro też na treningu. No ja jestem gotowy. Gdzieś te ostatnie miesiące po tym powrocie do MLS-u można powiedzieć, że odżyłem piłkarsko. Trochę więcej tych bramek się pojawiło, także jestem w dobrej formie, dobrze się czuję fizycznie, także wszystko zależy pewnie od trenera. Od trenera i od jego pomysłu, od pomysłu na rotację, od pomysłu na przeciwnika. To prawda. Tobie to służy, ta rotacja, to dobieranie sobie zawodników pod mecz, napastników, także systemu czasami? Czy myślę, że każdy piłkarz ma ambicje, żeby grać w każdym meczu, więc każdy pewnie liczę na to, że będzie grał i to już jest rola trenera właśnie, jak to zarządza, jak to rotuje, kogo potrzebuje na dane spotkanie. No wszyscy, którzy przyjeżdżają, są gotowi do grania i chcą grać, no ale na samym końcu to trener decyduje. Jak ci się współpracuje z Adamem Buksą, gdyby taki był układ w tym meczu? Myślę, że tak jak z każdym innym piłkarzem, więc z Adasiem nie miałem przyjemności grać za wiele. No ale Adaś to dobry piłkarz, inteligentny, więc myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Też tak myślę, że nie byłoby problemu, tylko zawsze dochodzi kwestia chemii, łapania takiego wspólnego języka piłkarskiego. Z kimś, z kim się gra rzadziej, trudniej jest złapać ten automatyzm. Czy z Adamem, czy z Krzysztofem byłoby ci łatwiej? Jak ty to widzisz w ogóle? Kurczę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo myślę i z Adasiem, i z Pioną nie grałem za wiele, więc ciężko powiedzieć. No myślę, że to już są mecze kadry i te treningi są gdzieś krócej, możemy trenować razem, więc to też nie ma jakiegoś tam większego pewnie przełożenia. No to musimy wyjść na boisko i współpracować i pracować razem dla zespołu, więc bez znaczenia kto wyjdzie, musimy zrobić tak, żeby ta nie wiem, gra razem pomogła zespołowi. Biorąc pod uwagę rywala, Portugalię, i to, jak sobie z nami poradził w pierwszym meczu. W zasadzie mieliśmy niewiele do powiedzenia w tym spotkaniu. Jak może wyglądać twoim zdaniem ten mecz z naszej strony? Znaczy myślę, że z naszej strony na pewno będziemy się starać przeciwstawić i wyjść wysoko, tak jak gdzieś z tą Chorwacją, wysoki pressing i tam starać się odebrać tą piłkę. Więc na pewno będzie to bardzo trudne spotkanie, bo gramy na wyjeździe w Portugalii z jedną z najlepszych drużyn na świecie, także na pewno jest to trudny mecz, ale mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepszy niż w Warszawie. Ja też mam taką nadzieję. A z czym mieliśmy problem, twoim zdaniem, w tamtym meczu głównie? Na czym polegała nasz kłopot? Znaczy myślę, że no, Portugalia świetnie operowała tą piłką i myślę, że musimy wyjść zdecydowanie agresywniej do nich
wyszliśmy może z za dużym takim respektem, bo w kolejnym spotkaniu z Chorwacją pokazaliśmy, że możemy wyjść wysoko, odbierać tą piłkę i gdyby wyłączyć te 6 minut z Chorwacją, to naprawdę byłby niezły mecz w naszym wykonaniu, bardzo dobrym bym powiedział nawet, bo straciliśmy 3 bramki w 6 minut, a poza tym gdzieś potrafiliśmy odrobić straty, potrafiliśmy kreować sytuacje, zdobywać bramki, więc liczę na to, że to będzie bardziej taki mecz podobny do tego z Chorwacją. I też na Twoim miejscu bym się tego trzymał, bo ten mecz był lepszy po prostu w naszym wykonaniu, ale będę się trzymał Portugalii, bo były zdania po tym meczu również i ciekawe, czy Ty je, Karol, podzielasz, że to za wysoka półka Portugalia, że oni nam po prostu pokazali, że na tym etapie, na dziś, no nie możemy z nimi nawiązać walki. Nawet jeśli dołożymy determinację, doskok, pressing i tak dalej. Co Ty na to? Znaczy, no jeśli sprawdzimy gdzieś po składzie i w jakich zespołach dany piłkarz gra z Portugalii czy od nas, no to nie ma co ukrywać. Na pewno widać różnicę na korzyść Portugalii. No ale to jest piłka nożna, wszystko się gdzieś może wydarzyć i musimy, nie możemy o tym myśleć, że dany piłkarz gra, nie wiem, w takim zespole albo w takim, ten wygrał tyle złotych piłek, tylko po prostu musimy wyjść, rywalizować, grać to gdzieś, co założymy sobie na treningu, co trener nam powie i grać o punkty, bo to jest najważniejsze. A powiedz, biorąc pod uwagę te wszystkie mecze, które za nami, Widzę Narodów, to co dobrego widzisz w kadrze? Co się zmieniło na plus? Na przestrzeni tych kilku miesięcy od euro w Niemczech. Co byś powiedział, że tak, to nam się udaje, tutaj jesteśmy lepsi? Ja myślę, że też my to tak troszeczkę źle oceniamy, bo teraz gramy naprawdę z najlepszymi zespołami na świecie, a gdzieś jak są te eliminacje i tak dalej, to te zespoły są troszeczkę słabsze od tych, z którymi teraz się mierzymy, ale myślę, że tak jak ten ostatni mecz z Chorwacją pokazał, że potrafimy grać w piłkę, potrafimy kreować, idziemy agresywnie, wysoko, odbieramy tą piłkę i stwarzamy sytuację nawet z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Także myślę, że cały czas robimy postępy, idziemy do przodu i mam nadzieję, że pokażemy się z bardzo dobrej strony w meczu z Portugalią, bo to na pewno też będzie taki wyznacznik. To na plus, a co do poprawy na przestrzeni tych kilku miesięcy, gdzie są deficyty? No na pewno myślę, że w defensywie ilość gdzieś naszych indywidualnych błędów, po których traciliśmy bramki, musimy to poprawić i myślę, że wtedy ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej. No, zapytam Cię na koniec jeszcze o Amerykę. Powiedziałeś, że w zasadzie to jest taka Twoja druga szansa w Stanach, z której korzystasz, bo jesteś skuteczny, bo strzelasz gole, bo asystujesz. No, wynik drużyny jako taki pewnie Cię nie zadowala, czyli jednak pożegnanie się z playoffami. Jak tam się gra? Jak Ty się tam odnajdujesz? Powiedz mi, czy wiążesz też swoją taką dalszą przyszłość z Ameryką, z MLS? Czy jednak Europa kusi? Na pewno kusi, ale też gdzieś nie chcę jakichś takich mocniejszych słów mówić, co ja bym chciał, bo jestem związany jeszcze z Charlotte Rock kontraktem i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A to jest dobry moment, żeby zapytać właśnie ten rok jeszcze. Więc zobaczymy. No, dobrze mi się tam gra, dobrze się tam czuję. Myślę, że ta liga, tak jak już wcześniej mówiłem, rozwija się. No ale w Europie też się dobrze czuję i zobaczymy, co będzie. Adam mi kiedyś powiedział, Buksa, że to, czego mu brakuje na pewno w Stanach, a to, co jest w Europie, to presja, to kibice, to czasami takie też atmosfera na trybunach. Tego wszystkiego tam w Stanach nie ma. Czy za tym najbardziej się tęskni, grając za oceanem? No, u mnie był dosyć duży przeskok, bo wcześniej byłem w Grecji, w Pałku, gdzie ta presja jest olbrzymia i tam przy remisie nawet kibice potrafią być bardzo zdenerwowani, a jednak w Stanach, jak tam przychodziłem i potrafiliśmy przegrać kilka meczów, ale to kibice i tak podchodzili, że super, że fajnie, że te. Więc tam jest bardzo tak no, pozytywnie. Ale i łagodnie. Jeśli chodzi, dokładnie, i łagodnie. Ale jeśli chodzi o taką atmosferę na meczach, to akurat w Charlotte mamy super kibiców i tam na każdym meczu praktycznie jest 30 tysięcy, nawet jak gramy w środku tygodnia, to 30 tysięcy kibiców przychodzi. Na tym ostatnim meczu playoffów było
było 40 tysięcy. Były mecze jak z Interem Miami, że było ponad 60. Na mecz otwarcia było 74. Kogo, tak, ale przychodzą, więc na pewno ta atmosfera u nas w Charlotte jest fajna, ale na pewno muszę się z tym zgodzić, że presja w piłce gdzieś tutaj europejskiej jest zdecydowanie większa. Żeby zakończyć to jakimś konkretnym wnioskiem, jest szansa, że Karol Świderski za jakiś czas, w nieodległej przyszłości, będzie znowu grał w Europie. No myślę, że jest taka szansa i no tak jak powiedziałem, ciężko mi coś więcej powiedzieć, ale na pewno jest taka szansa.